Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i dzisiaj pokażę Wam trochę książek z mojej biblioteczki. Na Instagramie jakiś czas temu powstała taka zabawa Pokaż mi książkę, która polegała na tym, że obserwujący pisali sformułowania Pokaż mi książkę, która? No i dana osoba wyciągała książkę ze swojej biblioteczki i pokazywała, starała się dopasować do danej kategorii. Ja też stwierdziłam, że w ten sposób się pobawię. Na te pytania odpowiadałam na Instagramie, rzucając zdjęcia książek, ale pomyślałam, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby też część z tych pytań przełożyć na filmik na YouTubie i zrobić coś w stylu takiego tagu książkowego, tylko tworzonego przez widzów, obserwatorów. Szczerze mówiąc, kiedy rozpoczynałam tę zabawę, spodziewałam się kilkunastu, maksymalnie 20 pytań. Ostatecznie dostałam ich ponad 90, więc cały dzień zajęło mi odpisywanie, wrzucanie zdjęć książek i oczywiście nie mamy tutaj tyle czasu, żeby przerobić od nowa wszystkie 90 pytań, dlatego będę wybierać te, które moim zdaniem są najciekawsze albo ja jestem w stanie na nie ciekawie odpowiedzieć, bo czasami zdarzały się pytania, które same w sobie były bardzo pomysłowe, ale na przykład dotyczyły jakiegoś typu literatury, której nie znajdzie się na moich półkach, więc no, odpowiadałam, że po prostu takiej książki nie mam. Będzie to bardzo subiektywny wybór i mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytania Wam się spodobają, a ponieważ ja nigdy nie pokazywałam Wam mojej biblioteczki w całości i nie wiem, czy kiedykolwiek to nastąpi, to potraktujcie to jako taki bardzo wybiórczy bookshelf tour. Zacznijmy od bardzo prostej kategorii, pokaż mi książkę, którą teraz czytasz i to się zmieniło od czasu, kiedy robiłam to wyzwanie na Instagramie. W tym momencie zaczęłam czytać książkę Wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Mackay. To jest taka powieść, która jest niesamowicie popularna, wszystkim się bardzo podoba. Jest to opowieść o grupie przyjaciół, jeżeli się nie mylę, bo jestem na samym początku. No i dotyczy epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 70. albo w połowie lat 70. I chyba będzie tutaj jakieś takie przejście do innego też czasu i do czasów bardziej współczesnych, ale tego jeszcze nie wiem, bo jestem dosłownie po pierwszym rozdziale. Jak na razie jestem zainteresowana, styl mi się podoba, mam nadzieję, że będę miała tak samo pozytywne wrażenia po lekturze, jak inne osoby, które już po tę książkę sięgnęły. Następna książka, reportaż na temat Bliskiego Wschodu. I muszę powiedzieć, że trochę byłam sama sobą zawiedziona, bo myślałam, że mam więcej tego typu książek. Od razu powiem, że jeżeli będzie się zmieniał kadr, to znaczy, że kopnęłam kamerę, to się może zdarzyć, bo ja będę musiała po te książki podchodzić do różnych części półki. Pierwsza książka, która mi przyszła do głowy, to Dwie siostry Åsne Seierstad, ale nie mam tej książki na półce, komuś pożyczyłam i to będzie też chyba taki motyw, który będzie się przewijał, bo przy okazji robienia tych zadań zorientowałam się, ile moich książek komuś pożyczyłam i niestety nie zawsze wiem komu, więc będę musiała zrobić jakąś taką akcję poszukiwawczą. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to Izrael już nie frunie Pawła Smoleńskiego, czyli zbiór reportaży o Izraelu. Bardzo ciekawy i taki pokazujący Izrael z bardzo różnych perspektyw. To jest też zaletą tego reportażu, zwłaszcza, że Paweł Smoleński wydaje się być takim reportażystą dosyć bezstronnym i takim obserwatorem, który nie narzuca nam jakoś swojego zdania. Przynajmniej ja to tak odebrałam, więc to jest jak na razie jedyna książka tego autora, po którą sięgnęłam, a bardzo chętnie przeczytałabym coś jeszcze, możecie mi coś polecić. No i książka, której jeszcze nie czytałam, ale też Åsne Seierstad, czyli Księgarz z Kabulu. I to jest ostatni reportaż Seierstad na mojej półce, którego nie czytałam i po które zdecydowanie muszę, mam nadzieję, jak najszybciej sięgnąć. Książka, której okładka mrozi krew w żyłach i lepiej jej nie wyciągać wieczorem przed snem. Od razu wiedziałam, jaką książkę tutaj mogę pokazać. To Stephena Kinga, które ma taką okładkę filmową, ale moim zdaniem jedną z lepszych okładek filmowych. Mamy tutaj klauna Pennywise'a, który patrzy złowrogo i jeszcze tej książki nie trzeba nawet wyciągać, żeby się przestraszyć, bo ona ma taki sam rysunek na grzbiecie. Więc to była taka książka, którą czytałam czasami wieczorem i muszę przyznać, że na stoliku nocnym odwracałam ją sobie w taki sposób, żeby mieć tylko kartki w swoją stronę, żeby się nie obudzić w nocy i nie zobaczyć właśnie tego widoku. Książka, która jest najpiękniejsza. I tutaj pokażę, co pokazałam na Instagramie i Wam już też chyba kiedyś pokazywałam. Jest to Czarnoksiężnik z Krainy Oz w wersji rozkładanej. O, w związku z tym tutaj się pojawiają takie rozkładane
elementy. Przepiękne wydanie, przy czym no, to jest taka trochę książka zabawka, więc ciężko tutaj mówić o wydaniu, raczej chodzi po prostu o samą konstrukcję. O proszę, nawet tutaj taki balon wyskakuje na końcu. Trzeba bardzo uważać, jak się to potem składa. No jest to taka po prostu wypasiona wersja książeczek rozkładanych, które możecie kojarzyć z dzieciństwa. No i pod tym względem na pewno jest to książka najpiękniejsza. Natomiast wybrałam jeszcze jedną, która po prostu jest przepięknie wydana. Jest to Japonia utracona Alexa Kera i to jest książka wydana przez wydawnictwo Charakter, które zawsze dba o wygląd książek. I tutaj po pierwsze przepiękna jest ta grafika, ten drzewo, który mamy na okładce, a poza tym wszystko, dopasowanie tytułu i autora, które nie psuje efektu całości, bardzo dobrej jakości papier, to jest taka książka, którą się po prostu bardzo przyjemnie trzyma w ręku, bo to wszystko jest świetnej jakości. Książka, której jeszcze nie czytałam, mimo że tak bardzo chciałam po nią sięgnąć, więc o treści Wam za dużo nie powiem, ale to jest przykład takiej książki, która jest po prostu przepięknym przedmiotem. I znowu, jeżeli chodzi o okładkę, książka, która ma okładkę niepasującą do treści, nie miałam żadnej wątpliwości, co wybrać. Stacja 11 i ten niebieski bąbel, który nie ma nic wspólnego z treścią tej książki. Ja w ogóle obwiniam tę okładkę o to, że z jej powodu ta książka nie jest bardziej w Polsce popularna, a jest to rewelacyjna powieść, bardzo w ogóle aktualna, bo opowiadająca o tym, mam nadzieję, że nie aż tak aktualna, opowiadająca o tym, jak ludzkość została no, praktycznie wyniszczona przez epidemię grypy i ludzie zaczynają wszystko od nowa. Takie właśnie post-apo, ale bardzo realistyczne, ale też filozoficzne i naprawdę, naprawdę jest to mądra książka, a tutaj po prostu niebieski bąbel, który nic nie ma wspólnego z treścią tej książki. Następna kategoria to baśń. I tutaj pokażę Wam mój ulubiony zbiór baśni. Jest to książka, która jest moją książką z dzieciństwa. Bajarka opowiada i to jest zbiór baśni z całego świata. Z takich też trochę mniej może oczywistych kierunków są tu na przykład baśnie czeskie. I właśnie baśń czeska jest moją ulubioną z tego zbioru, a przynajmniej zawsze była moją ulubioną, kiedy czytałam tę książkę jako dziecko, czy kiedy raczej czytano mi tę książkę. I jest to baśń pod tytułem Alabastrowa rączka. Tutaj macie przepiękne ilustracje. Bardzo polecam tę książkę, bo no, są to baśni trochę mniej znane, mniej typowe, i więc jeżeli szukacie jakiegoś na przykład dobrego prezentu dla dziecka, to Bajarka jest super, a są wznowienia w tym samym wydaniu w naszej księgarni, więc warto sięgnąć, warto przeczytać. Książka, której akcja dzieje się na uniwersytecie. Od razu przyszły mi do głowy powieści uniwersyteckie Lodża, ale ja żadnej nie mam na swojej półce. W związku z tym 100 dni bez słońca, Vita Szostaka. Tutaj mamy wymyślony uniwersytet na wymyślonej wyspie Finengany, gdzie wyjeżdża nasz główny bohater, żeby prowadzić pracę naukową i w ramach takiej naukowej wymiany. Też książka, którą bardzo polecam. Bardzo ją lubię, chociaż wiem, że no, ona nie każdemu się podoba, bo tutaj również mogę wrócić do kolejnego pytania, bo pojawiło się pytanie o książkę, która ma irytującego bohatera i to właśnie główny bohater 100 dni bez słońca jest niesamowicie irytujący, oczywiście celowo, i jest to taka postać, której, no, której się nie kibicuje, której się nie da lubić, a z drugiej strony no, jego zachowania są bardzo zabawne. Pytanie, które chyba się pojawiało w jakimś tagu i zawsze mam z nim problem. Książka, która jest Twoim guilty pleasure. I ja nie mam takiej książki na półce, to znaczy nie mam żadnej, której bym się chyba wstydziła i gdzieś ją... Mam jedną, którą chowam. Ale to nie dlatego, że ona jest guilty pleasure, tylko dlatego, że... Zaraz Wam pokażę. Jest to biografia Johnny'ego Deppa, współczesny buntownik, z takim pięknym zdjęciem. Jest to książka, do której mam ogromny sentyment, chociaż chyba nigdy jej w całości nie przeczytałam, bo jest to prezent. Prezent na moje 17 urodziny? Przepraszam, 19. No, w każdym razie ze względu na oczywiście moje osobiste zainteresowania. I to jest książka, która na zawsze pozostanie na moich półkach, bo ma dedykację od moich znajomych, którzy mi dali ten prezent. Dedykację, którą zresztą przeczytałam po raz pierwszy po latach. Zrozumienie to podstawa, nad którą musimy popracować, szczerość to wsparcie do tego niezbędne, akceptacja to fundament z kamienia, miłość i przyjaźń to coś, co mamy na starcie. KPW.
Ładne. No więc to jest książka, która może nie jest moim guilty pleasure, ale czasami wzbudza konsternację u osób, które przeglądają książki na moich półkach. Kolejne pytanie. Seria młodzieżowa, od której zaczęłam czytać książki. I to jest pytanie, które ma no, takie założenie błędne w sobie. To znaczy, ja nie zaczęłam czytać książek od serii młodzieżowych, bo ja czytałam książki jako dziecko. I nie było takiego momentu, który mogę uznać za taki moment, że zaczęłam czytać. Na pewno pierwszymi książkami, które czytałam samodzielnie, były książki Astrid Lindgren. Natomiast jeżeli chodzi o serię, no to na pewno Pan Samochodzik i cała seria o Panu Samochodziku to było coś, co uwielbiałam czytać w dzieciństwie. Wszystkie te takie książki detektywistyczno-młodzieżowe, Bachdaje, książki Niziurskiego, to były takie moje ulubione lektury. Potem z serii młodzieżowych, no to na pewno Jerzycjada, a dopiero później Harry Potter, którego czytałam w momencie, kiedy się pojawiał, czyli jak na takie warunki, kiedy można tę książkę czytać, stosunkowo późno. Także wracając do pytania, gdybym miała wymienić pierwszą serię, którą czytałam i w którą się wciągnęłam, to stawiam, że mógłby to być Pan Samochodzik. Książka inspirowana kulturą wschodu, zwłaszcza Rosji. Mam wrażenie, że no, tutaj musiała być jakaś książka na myśli od razu przy formułowaniu tego pytania. I to są takie książki pewnie typu Niedźwiedź i Słowik, ale ja ich ani nie mam na półce, ani nie czytałam. I już byłam przekonana, że będę musiała odpowiedzieć, że nie mam takiej książki, aż sobie przypomniałam, że mam książkę dla młodzieży The Wolf Wilder, autorstwa Katrin Randell i to jest książka, która dzieje się w Rosji, no i jest inspirowana takim też rosyjskim folklorem, wierzeniami. Dosyć słabo wypada ten element, to znaczy ja mam wrażenie, że to jest taki bardzo anglosaski punkt widzenia, jeżeli chodzi o Rosję, gdzie widać, że autorka pewnych rzeczy nie czuje, pewnych rzeczy nie rozumie, pewne rzeczy traktuje powierzchownie, ale sama książka jest bardzo sympatyczna i na pewno można po nią sięgnąć i przeczytać. Nadaje się świetnie do czytania po angielsku, bo jest napisana prostym językiem. Książka z cudownymi ilustracjami, ale takimi najcudowniejszymi. No i bardzo trudno jest mi wybrać jedną książkę, więc za chwilę pokażę Wam dwie. Jedną współczesną, a jedną taką, którą pamiętam z dzieciństwa. Pierwsza książka to Botanikum i to jest książka wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, które mogłyby być po prostu przypięte do tego pytania, bo z tego wydawnictwa jest mnóstwo pięknie wydanych książek. To jest książka, która ma w środku takie ryciny roślin w starym stylu. Ja takie ryciny uwielbiam. Więc jest to zdecydowanie książka przede wszystkim do oglądania. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej tradycyjne ilustracje, no to moja rozpadająca się książka, czyli Baśnie Andersena z ilustracjami Szancera. Mam wrażenie, że po prostu nie ma piękniejszych ilustracji i do tych Szancera zawsze będę wracać i do tego wydania baśni, mimo tego, że mam na swojej półce jeszcze inne z innymi ilustracjami. Ale ten wizerunek królowej śniegu widzę przed oczyma, kiedy ktoś w ogóle rzuca hasło baśnie. Mogłabym też wybrnąć tak trochę taktycznie, bo mam też książkę Ilustratorki, Ilustratorzy o polskiej ilustracji. No i tutaj siłą rzeczy tych doskonałych ilustracji jest bardzo dużo. I od razu mogę nawiązać do kolejnego pytania, które się pojawiło. Książka, która była najlepszym prezentem. Oczywiście tych prezentów książkowych, takich trafionych, było trochę w moim życiu. Natomiast często było tak, że ja o tych książkach mówiłam, robiłam jakąś listę, więc rzadko się zdarza, kiedy ktoś próbuje kupić mi książkę w ciemno. A w tym roku dostałam właśnie książkę Ilustratorzy, Ilustratorki. A jest to książka jak najbardziej dopasowana do mojego gustu, zainteresowań. I jest to właśnie taki prezent w ciemno, o którym nawet bym nie pomyślała. Jeszcze tej książki nie czytałam, ale samo oglądanie sprawia mi ogromną frajdę. Gdyby mój mąż oglądał ten film, a wiem, że pewnie nie ogląda, to pewnie by natychmiast krzyczał, że powinnam Wam pokazać jeszcze jedną książkę, która była prezentem od niego. Jest to Mama Muminków, biografia Tove Jansson. Mój ogromny wyrzut sumienia, bo cały czas nie przeczytałam tej książki, a cały czas się szykuję, ale stwierdziłam, że najpierw muszę od nowa przeczytać wszystkie Muminki. Więc powiedzmy, że zrobiłam sobie takie ograniczenie, ale to też jest bardzo dobry prezent, tylko po prostu jeszcze jej nie przeczytałam od kilku lat. Książka o wirusie i tutaj mogłabym znowu pokazać Wam Stację 11, ale zamiast tego pokażę Wam zarazę Jerzego Ambroziewicza, książkę o epidemii ospy we Wrocławiu. No i książkę, którą też czytałam stosunkowo niedawno, więc mam w miarę na świeżo. Bardzo dobry, ciekawy reportaż, pokazujący jak poradzono sobie z tą sytuacją, z epidemią choroby śmiertelnej.
i to takiej naprawdę, naprawdę niebezpiecznej, mam wrażenie, że no, ciekawa lektura w dzisiejszych czasach. Książka klasyczna, ale oprócz literatury angielskiej, amerykańskiej, francuskiej i polskiej. I na początku, jak przeczytałam to pytanie, to sobie widziałam łatwizna, a potem zaczęłam przeglądać swoją półkę i okazało się, że wcale nie było to takie proste, ale na szczęście nie została tutaj wymieniona literatura niemiecka, więc spokojnie mogę Wam pokazać, jeśli znajdę. O! Jest Fausta Goethego. W przekładzie Emila Zagadłowicza to jest moim zdaniem najlepszy przekład, a przynajmniej taki, do którego ja jestem przyzwyczajona. Kiedyś przeczytałam całego Fausta i chyba było to w liceum na takim etapie fascynacji Mistrzem i Małgorzatą. Miałam wrażenie, że chyba wtedy sięgam, albo nawet jeszcze wcześniej, kiedy grałam w grę komputerową Faust. Natomiast miałam taki moment w życiu, że bardzo lubiłam czytać Goethego i stąd też egzemplarz Fausta na mojej półce w całości. Książka, którą zaczęłam czytać i nigdy nie skończyłam, mogłabym takich książek pokazać mnóstwo. Część z tych, które zaczęłam i nie skończyłam, po prostu już gdzieś puściłam dalej i nie trzymam ich na półce. Natomiast nie szukając daleko, o, tutaj stoi książka Joyce Carol Oates, Przeklęci. Książka, którą doczytałam do połowy i nie czytałam dalej. Tutaj akcja rozwija się bardzo powoli i jakoś mnie nie wciągnęła, chociaż w ogóle książki Oates mi się podobały. I cały czas liczę na to, że ja do tej książki jeszcze wrócę. Mam wrażenie, że się oszukuję, ale cały czas mam nadzieję, bo to jednak była dosyć taka ciekawa, oryginalna pozycja. Coś z literatury epistolarnej. Niebezpieczne związki dla Klo. Mam. Czytałam. Kiedyś. Powieść epistolarna. Szukałam jakiejś współczesnej, ale chyba nie posiadam takiej. Książka z gryzoniem na okładce. Pierwsze, o czym pomyślałam, to Myszy i ludzie, ale Myszy i ludzie mają na okładce buty, a nie gryzonia, ale już idąc tropem myszy, mam tutaj Stewarta malutkiego z myszką. Bardzo w ogóle sympatyczna książka, klasyka takiej literatury dziecięcej, amerykańskiej. Książka idealna na lato i tutaj czasami najprostsze odpowiedzi są najlepsze. Lato Tove Jansson oraz Lato Muminków. Co prawda Lato Muminków jest dosyć dziwną częścią i na pewno nie należy do moich ulubionych, no ale już Lato Tove Jansson, które opowiada o takim klimacie trochę leniwych letnich dni i o relacji małej dziewczynki z babcią, która się nią właśnie latem opiekuje. Bardzo ciekawa książka i naprawdę warto sięgnąć i ze względu na ten taki leniwy klimat, na to, że jest tutaj dużo opisów przyrody, to właśnie moim zdaniem dobra książka na lato. No i też mogłaby to być książka do kolejnego pytania, czyli książka z przyrodą w tle, ale wybiorę inną. Z przyrodą nie tyle w tle, co na pierwszym planie. Żądła rządzą, moje przygody z czmielami, czyli reportaż o czmielach, który naprawdę przenosi po prostu na te ukwiecone łąki i sprawia, że mam ochotę rzucić wszystko i zajmować się czmielami. Ja tak miałam, zastanawiałam się, co zrobiłam ze swoim życiem nie tak, że nie zajmuję się czmielami w tym momencie. Naprawdę fantastyczna książka, świetny reportaż przyrodniczy, taki, który się czyta jednym tchem. No, jedna z moich ulubionych takich przyrodniczych non-fiction, bardzo polecam. Książka, która idealnie sprawdzi się na czas siedzenia w domu i tutaj tak naprawdę każda książka z Waszego ulubionego gatunku, którą zawsze chcieliście przeczytać, która czeka na Waszych półkach, jest taką książką, ale jeżeli siedzimy w domu i nie chcemy, żeby ta książka sprawiała, że mamy ochotę z niego wyjść, to polecam, gdzieś tu wyciągnę z tyłu, o! Terror Dana Simonsa. Dlatego, że po pierwsze duża cegła, no i przecież nie będziecie tego nosić w torebce. A po drugie jest to książka bardzo wciągająca i jeszcze ten mroźny klimat sprawia, że po prostu najlepiej w ogóle nie wychodzić spod kołdry. No i to też jest taka książka, na którą trzeba poświęcić trochę czasu, a równocześnie jak się ją czyta, to człowiek nie żałuje, że nie może wyjść na spacer, bo ma świetną książkę do przeczytania w tym czasie. Książka, którą każdy powinien przeczytać. Nie, żebym w ogóle uważała, że istnieje taka książka. Nie ma czegoś takiego, że każdy powinien jakąś książkę przeczytać. Chcecie to czytajcie, nie chcecie to nie czytajcie. Ale gdybym miała wybrać jedną, która na przykład chciałabym, żeby została lekturą szkolną i uważam, że jest wartościowa i każdy powinien po nią sięgnąć, to na pewno byłoby to Zabić Drozda Harper Lee, czyli jedna z moich ulubionych książek. Ja ją też wymieniłam, kiedy się pojawiło pytanie
o jedną, najlepszą, najukochańszą. To nie jest do końca tak, że ja mogę jedną wybrać, ale to jest na pewno książka, do której chciałabym wrócić i która jest dla mnie taką ważną lekturą, którą każdemu polecam, niezależnie tak naprawdę od wieku, bo myślę, że to jest tak 12 plus i można czytać. Przyjemne weekendowe czytadło, czyli pełen relaks. Nie jestem najlepsza w takich książkach lekkich i relaksujących, ale od razu pomyślałam o jednej. Flavia Deluz, Zatrute ciasteczko, Alana Bradley'a, to jest pierwsza część cyklu o Flavii. To są takie kryminały, których głównym bohaterką jest mała dziewczynka, która interesuje się chemią, a najbardziej interesują ją trucizny. I to są z jednej strony książki takie młodzieżowe, ale moim zdaniem po prostu one nadają się świetnie dla młodzieży, ale dorosły też ze względu na plastyczny język będzie się dobrze bawił. No i ze względu na gatunek są to książki lekkie i przyjemne, a równocześnie ze względu na świetny język, takie, które sprawiają, że nie marnujecie czasu, więc na pewno polecam zapoznać się z Flavią i wciągnąć się właśnie w ten jej świat. Ja jak na razie przeczytałam 2 tomy, a mam na półce dużo więcej, więc może też niedługo sięgnę po Flavię, jak będę potrzebowała czegoś lekkiego. Witajcie w rzeczywistości montażowej. Podczas montowania okazało się, że materiału jest naprawdę dużo i dla waszego i mojego dobra najlepiej będzie go podzielić. Dlatego w tym momencie skończę już ten film, a was zapraszam do kolejnej części, która pojawi się już niebawem i żeby jej nie przegapić, zachęcam do subskrybowania tego kanału i oczywiście oglądania nas i obserwowania na Facebooku i Instagramie.